terrorystów. Popatrzmy na pistoletówkę, co zrobią zawodnicy Tero. Wejście na bombset górny, wydaje się, i to szybkie wejście na górę. Tutaj Snacks zaskoczony, Snacks z jednym fragiem, Snacks, ależ klika Snacks! Jakże pięknie! Jeszcze jeden! Janusz! Anonimo i dlatego zaczniemy tutaj po stronie trudniejszej, po stronie terrorystów. I tu nie zdążyłem przełączyć się na zawodnika Forze, bo Almazer już zdobywa pierwszego fragę. Jest jednak odpowiedź, to Mynio i zamknięcie bombsite'u górnego. Doskonale atakujemy z drzwi i z przebudówki. To właśnie Mynio dał ten sygnał do ataku, ale tylko pokazaliśmy się na górze i już jest rotacja na dół. No proszę, jakie sprytne zachowanie Polaków, ale z drugiej strony zobaczmy, gdzie są zawodnicy CT. Oni już rotowali na bombsite dolny. No i teraz tarapaty, bo Mynio i Innocent są we dwóch na trzech, obity co prawda. Bardzo mocno jest Flit, no ale pozostała dwójka ma tutaj po 100 punktów życia. Jest też Defuse, jest Nate u Jarego, także tu wcale nie będzie łatwo, no ale zobaczmy, co chcą zrobić. Mynio i Innocent bardzo spokojnie, teraz plantowana będzie bomba. Pilnuje wentów Mynio, wiedząc, że ktoś się tutaj mógł jednak zakraść. Nie chcę odbijać od jednej pozycji zawodnicy CT, to bardzo odpowiedzialnie, bardzo dojrzale, bo przecież we trzech byli tam przed momentem. Tymczasem Jerry już w wentach, czy Innocent sprawdzi tę pozycję? Chyba nie do końca i to jest problem. Ajajajajaj, porobiło się, niebezpiecznie się porobiło, bo popatrzmy, gdzie jest już zawodnik antyterrorystów. No teraz taka mijanka, no nie spodziewał się chyba takiej zagrywki ze strony Polaków Jerry. Na bombsite już zawodnicy CT, no i teraz Mynio przed szansą, Mynio, oj, fatalny pudło od Mynia, zabraknie kul, dwie kule w magazynku, czasu coraz mniej, no i teraz sami Innocent przeżyciu, jeden frag zdobyty przez Innocenta, jeden na jednego, Flit łapie bombę, czasu coraz mniej, Innocent jednak tego dokonała, więc mimo tego, że Mynio pomylił się, mimo tego, że te strzały z pistoletu były niecelne, kipie Forze. No i ten namierzony, bardzo szybko wyskakuje Snacks. Mamy 4 na 4 bombset dolny atakowany. Dobry Mołotow, teraz dobrze byłoby dorzucić kolejnego właśnie na tę drugą stronę pochylni. Za chwilę na lewą stronę poleci Smoke. Doskonale wykurzamy zawodników CT z pozycji. Dzięki temu możemy podkładać bombę. Ależ się tutaj porobiło na start tego spotkania. A zobaczmy. Co teraz robią antyterroryści? No będą chcieli to odbijać. Mają nawet defuse u Voro. Oczywiście u Voro 2K'a. Tymczasem Kay z jednym fragiem. Kolejny dla Snacksa. Piękny headshot od Polaków. No i wychyla po raz kolejny Killar. A więc dobra ustawka Snacksa, Killara. To wszystko daje nam eliminację. No i tylko Jerry, który ma 18 punktów życia. Podniesiony ten akacz kupiony przez Mynia wcześniej. Tu jeszcze skacze sobie Kay. Pilnuje cały czas tej pozycji, dorzucony flash. No jest Smoke. Spodziewały się, gdzie może być zawodnik antyterrorystów. Jerry wskakuje na rywala, ale to się nie mogło dobrze dla niego skończyć. Nie wychylał. Dopiero teraz sprawdzi, ale to już jest za późno, bo terroryści zdążyli przejść, więc to jest dla nas dobra informacja. Zobaczmy, jak są ustawieni zawodnicy antyterrorystów. Skrócony kwadrat. Tutaj jeszcze czeka Innocent. Za chwilę będzie starcie. Innocent doskonale ustawiony. Flit na drzwiach, no ale mamy przewagę. Od razu reakcja i przejście na bombsite dolny? No, wydaje się, że tak, bo Polacy już tam są, ale... No teraz doskonale, doskonale wyczuliśmy moment, kiedy możemy zaatakować. Jest Almazer, no to musi być trzecia runda dla nas. Umówmy się, tam walka trwa, Killer. No, poczuł się po tym headshotie na początku rundy. Nawet próbuje się mierzyć z Almazerem. No chociaż Nate na Killera bardzo bolesny, ale też Almazer obity. I jeszcze Innocent, który stara się już zamykać. Stara się zabrać broń zawodnikom CT, ale czy to jest w ogóle potrzebne? Patrząc na ekonomię po stronie terrorystów, to nawet takie fragi niewiele nam dadzą, a my z kolei możemy stracić za chwilkę broń. Tymczasem nie poszła informacja, zdaje się, do Flita, że Snacks. No okej, teraz zaczyna coś robić. Teraz to jest ten moment. Wejście na bombset górny. Szuka kontaktu K, dopiero na gnieździe. Za chwilę będzie Jerry, ale tutaj w domku jest Almazer. I ten zawodnik może tutaj zrobić robotę. Domek nie sprawdzono, domku nie atakowaliśmy i góry, na górze nikogo nie widzieliśmy. Dopiero teraz frag dla Jerego, no i wychyla Almazer. To jest ten moment, kiedy on może wychylać i Innocent za chwilę się może mocno zdziwić. Na szczęście był tam dobrze ustawiony Killar, który szybko odpowiedział, ale mamy dwóch na trzech. Palił się Killar, on ma 54 punkty życia na swoim koncie. K do pomocy, no przydałaby się jakaś współpraca, żeby nawzajem sobie pomagali. No ale zobaczmy, jak to rozegrają nasi. Jest Kay z jedną eliminacją. On carry jeszcze na gnieździe. Świetnie robi to Kay. No i Killar wcelowany. Wychodzi Voro tu Kay z wentów, ale to wszystko słyszy Killar, do tego dorzucony flash. O, Voro wszystko jednak widzi, ale tego czasu ma bardzo mało. Także teraz Kay, mimo tego, że w poprzedniej rundzie nie dał sobie rady, to teraz odpracował to wszystko. Chociaż Voro tu Kay jeszcze walczył, ale nic z tego nie mogło więcej wyjść. Doskonale Killar zmienił pozycję. Teraz to my będziemy rozdawać karty, grając po stronie antyterrorystów. Popatrzmy na pistoletówkę, co zrobią zawodnicy Tero. Wejście na bombset górny, wydaje się, i to szybkie wejście na górę. Tutaj Snacks zaskoczony, Snacks z jednym fragiem, Snacks, ależ klika Snacks! Jakże pięknie! Jeszcze jeden! Janusz!
Jakże nieprawdopodobnie to zrobił na bombsite górnym, poleciał flash, ale Janusz to jest taki zawodnik, który emanuje spokojem. Tylu, teraz znowu Snack zdało sobie znać, zawodnik, który był dość niewidoczny, a pff, Janusz czeka na zawodnika na silo i za chwilę być może tam Fleet będzie chciał wychylić. Snack cały czas na niego czeka, to znowu podniesie MP9 on care. Jeśli Innocent dobrze ustawiony przy drzwiach, ten też go nie złapie. Innocent, no spokojnie sobie tu poradził, jeszcze Fleet zabija swojego kolegę i on care zostaje sam w pojedynku ze Snacksem. Snack zostaje po głowie, woła kolegę do pomocy, a on care chce za wszelką cenę go dorwać. Jeszcze dorzucony smoke, no jednak złapany. 5 sekund do końca, ale killer był tam, gdzie być powinien, po pewno oddał. A, czy to Meniowi, czy może Kejowi, który zginął na placu. No i czeka cały czas Snacks, ale widać, że terroryści szykują się do tego wejścia na bombset górny. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Snacks, oj, 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 trafił jednak! Podniesie Akacza, no to nie będzie takie proste, jeszcze skany na Snacks, ale jest killer, który radzi sobie znakomicie, killer, dwie eliminacje! Robi nam się 3-2, bardzo pobijany jest killer, 19 tylko punktów życia, świetny raid na niego. Snacks też nie ma HP na swoim koncie. No i już bomba na bombsite dolnym, tam będzie plantowana. Chociaż to Woro tutaj ma tylko jeden punkt życia. Snacks jest bardzo blisko, ale musi uważać, 8 HP ma na swoim koncie, a Woro tutaj podchodzi pod Mynię, ten o tym nie wie. No i teraz najważniejsze, Snacks musi wyjść i pokazać przeciwnika, żeby Mynio mógł podejść na blisko. Oj, Snacks stare paty, żeby to siadło, nie siądzie. Woro tutaj zamyka rundę. No i za chwilę Kira się może zdziwić, ale piękny headshot i już wejście od terrorystów. Szybko zdobyty tam fragi, Innocent spóźniony z tą reakcją. Nie może trafić Innocent, w końcu się udało, dwie eliminacje od niego, mamy 3-2. I zobaczmy, jak pobijani są terroryści. Znowu, tak oberwali, Jerry ma tylko 8 punktów HP na koncie. Woro 2K 15 i teraz zwalniają nieco tempo. Mają czas, mają bardzo dużo czasu, zamiana broni. Teraz my nie dostajemy czwórkę, bo Innocent ma tylko 2 HP na koncie. Także dobre rozwiązanie. K ustawiony w wentach, także już pilnuje, żeby do tych wentów nie mogli terroryści zejść. A Jerry wydaje się, że tak chciał właśnie zrobić przez moment. No zobaczmy. Wchodzą jednak na BS górny, tutaj nikogo nie ma. Dorzucą jeszcze smoke na przebudówkę. K wciąż jeszcze czeka w wentach. No jednak, będzie podsadzka na gniazdo, ależ to sprytnie chcą zrobić. Zobaczmy, jakie mają pomysły zawodnicy terrorystów. A jednak Innocent, zobaczył, co się dzieje. No i już dzięki temu wiemy, gdzie jest drugi rywal. A więc sprawdził to Innocent. 2 HP na koncie, Innocent 3 eliminacje i Kay na koniec z tą jedną. Jedna eliminacja też dla zawodnika CT. No i tam na gnieździe. No, już na bombsite czai się Kay, no wiele od niego zależy. Kay, dwie eliminacje, tu blisko niego jest Jerry. Kay po raz kolejny, ależ fenomenalnie Kay na bombsite górnym, to już 4 fragi dla Kaya. Ach, brawo, brawo, to jest to, o czym mówiłem, że kiedy trzeba zaryzykować, to Anonimo ma taki zespół, że wiedzą, kto ma mieć M4 w takiej rundzie. Kay z tą M4, no 3-4 fragi. I teraz sam Fleet przeżycił, który ma tylko 15 punktów życia i on już wycofuje na respa terror. Trzymać to wejście. No i Snacks bardzo dobrze ustawiony. We dwóch zawodników. Boją się o rampę, Killer i Snacks, ale tu rampy nie będzie. Tu będzie wyjście od szyb i od długich drzwi. No i Snacks tylko na to czeka. Zobaczmy, Snacks. No, tutaj ma tarapaty Snacks. Daje się złapać. Killer, wiele od niego zależy w tym momencie. Killer z jednym fragiem. Teraz grać na czas musi Killer. Zrobił to Killer, bo kupił cenne sekundy, ale Innocent nie może wychylać. Na szczęście nie trafił Woro 2K, bo miał strzał o rundę. Miał strzał Woro 2K o rundę. Snajperko. Tutaj jest zdobyty frag przez Snacksa. Ten po raz kolejny wychyla. No i Minio też dokłada eliminację. Minio dobrze ustawiony razem ze Snacksem. Tu jest pełna kontrola tego, co się dzieje. I tylko jeden zawodnik, Jerry, bez żadnych szans. To jest to, o czym powiedziałem, że Gensiego idą terroryści za rączkę. I to był ten ich problem, że od jednej pozycji atakowali. Bardzo dobrze odciął Minio office. I dlatego Snacks mógł się wcelować spokojnie w krótkie drzwi, wiedząc, że rampa była pilnowana przez... Tutaj Innocent, dorzucony Mołotow. W dobrym momencie ten Mołotow. Och, tylko trzeba uważać, bo tutaj Killer się zgubił na małym smoku. Na szczęście radzi sobie z przeciwnikiem. Innocent już szuka kolejnych eliminacji. Jeszcze Kay na plecach. Ten leci po fragi z MP9. Kay, jeden, drugi. Kay jeszcze walczy. Wyciąga USP do tej walki, ale jest Killer, który skanuje smoka. I to już tylko Jerry, który jest w wentach. Ale co z tego, że Jerry jest w wentach, jak tutaj musi wejść po paczkę. No, chociaż nie spodziewały się go w wentylacji, zdaje się, zawodnicy CT. Nie wiedzą o nim i to może być problem. No, zobaczmy. Jerry z bronią. Teraz będzie walczyć. Zaskoczony był kompletnie zawodnik antyterrorystów. Jeden i drugi. Jeden tylko zawodnik na bombsite górnym. Minio. No, tam obijany. Ale Innocent wciąż dobrze ustawiony, ale terroryści nie będą atakować. Zdaje się. A może jednak. Zobaczmy. Innocent agresywnie z jedną eliminacją. Tu był Alamazer z Diglem, ale jak widać, to wystarczyło. No, już wycofuje błyskawicznie Minio. Dołącza Kay na pochylnie, ale Alamazer prosto w głowę. No, świetną rundę rozgrywa. Ale Mazer, Minio na pochylni, ale dawał sobie znać wcześniej Minio. Wiedzą o nim zawodnicy terrorystów, teraz pytanie, co zrobią. Zdaje się, że chcą wykorzystać właśnie Onkera, który przedostaje się na plecy. No jest tutaj jeszcze
Snacks. Słyszę te drzwi. Słyszę, że zawodnicy terrorystów wchodzą od ofisa na bombset dolny. Ale bomba jest na rampie i to jest ich problem, bo tu właśnie bomba pada. Minion jeszcze walczy, Minion niecelnie. No i teraz na bombset dolny terroryści. Niecelny strzał Snacks, ten Mołotow dla niego bardzo nieprzyjemny. Musi spieszyć się Killer, ale z drugiej strony nie chce, żeby go usłyszeli terroryści. Plantowana będzie bomba, ale to jest wszystko w rękach Killera. Więc z jednym fragiem wie dokładnie Snacks, gdzie plantowana jest bomba i nie będzie planta. Krat jeden z zawodników. Wejście na bombset dolny, Kay z jedną eliminacją, tam jest pomoc od kolegi, doskonale, Kay i Menio. Uda się Killerowi zamknąć tę rundę numer 13 i proszę bardzo, nagle robi nam się 13-13. No to zdaje się, że nietrafiony na domek to może sporo kosztować ekipę terrorystów. No i skany w tym momencie od Innocenta mogą być bolesne, no trafi jeszcze Innocent jeszcze raz, oj! Niewiele brakowało, Killer bardzo blisko całej akcji, ale on ginie. No i teraz paty, chociaż Innocent wychyla w dobrym momencie. Innocent namierzy kolejnego rywala. Innocent jeszcze czaruje na bombsite górnym. Pomaga Snacks. No i teraz tarapaty Innocenta, ależ skany, ale Innocent radzi sobie fenomenalnie, no nieprawdopodobne! Jak tu się Paweł utrzymał na górnym BS-ie? Jeszcze podniesie bombę flitnie, on chce pójść po fragę, ale tu już był Minion do pomocy. 14 runda wpada na konto Anonimo. Killer, o już namierzył, wie co się dzieje, dorzucony flash przez Killera, ale tu będą tarapaty, ojojoj, niebezpiecznie, Killer atakowany, pomoc od Snacksa jest, na szczęście Snacks też sobie poradził, Killer jeszcze wariuje tutaj w bombsite, ale mamy dwóch na dwóch, Minio na plecach od domku, będzie chciał wychylić, nie wychyla jednak na rywala, trochę szkoda, bo tam miał rywalak na widelcu, drugi był daleko od niego, więc nie miał jak pomóc, no i zobaczmy, Minio od drzwi, tu Woro tutaj szuka pojedynku jeden na jeden, w końcu schował się za wentami, czy słyszał to Minio, chyba nie do końca. Na Kay podchodzi od domku, jednak frag dla Minia i teraz wszystko w rękach Almazera. Mamy dwóch zawodników, pozycja Almazera jeszcze nieznana, ale za chwilę powinniśmy ją poznać. Kay już widzi rywala, no i wyjście po refraga, Minio daje sobie radę. Jakże ważna runda w wykonaniu Minia, bo te dwie eliminacje na koniec dają rundę numer 15. 15-13 dla Anonimo i mamy dwa punkty mapowe, mimo tego, że jeszcze tak niedawno przegrywaliśmy 7 rundami. No to jest na pewno dobra informacja. Nasi po stronie antyterrorystów, więc to jest ten plus. Oj, Snacks, bałem się, że ten pojedynek z Wortu-K może być niebezpieczny przez to, że miał pojedynczego Zuma, ale odpalił podwójnego Snacks i zdobył tego fraga. I to widać, że już zmienia pozycję po flashu. Strzało dodane, zdradzające jego pozycję. I tam zdaje się, że jest luka w tym smoku. O, widać, co tam się dzieje. No i to będzie szansa dla Snacksa. Proszę bardzo, Snacks! Wypatrzył tam lukę w smoku. Zdziwiony on Kerr. Teraz musi dać znać kolegom, panowie. Te smoki niedokładne. Coś tu poszło nie tak. I mamy 5-3. To oczywiście cieszy na start tej dogrywki, bo to jest dobry początek. No, a terroryści będą musieli pokombinować. Kay wygrywa swoje starcie na rampie i teraz tylko dwóch zawodników. Jest Flit, który podnosi snajperkę po Woro 2K'u i on już na bombsite dolnym, na Feniksie, stara się teraz podejść do niego. Być może za chwilę dołączy Almazer, chociaż ten jeszcze pilnuje pleców. No, liczą, że gdzieś te fragi wpadną same, ale jak widać ta przewaga po stronie polskiego zespołu jest kolosalna. 5-2. No i Snacks jeszcze pilnujący placu. On czeka, aż wyjdzie z tego Feniksa Flit i za chwilę tutaj może dołożyć kolejną eliminację. To już tylko jeden zawodnik, Snacks już o nim wie i nie będzie odpuszczał. Snacks trafiony nawet, ale ma to przez tę skrzynię. No i Snacks nie odpuści. Ach, niewiele zabrakło, ale tam już nie pożyje za długo absolutnie Almazer, bo był blisko Killer. To z pewnością cieszy, no ale jest już Jerry na placu. Do niego dołącza już kolega, znowu podwojona pozycja, znowu. Skupiał się bardzo mocno na tym placu zawodnicy antyterrorystów, nawet we trzech zawodników. Flit agresywnie, do niego dołącza od razu Jerry z Augiem, no i tu już są dwie eliminacje. No widzimy, jak świetnie układa się ta współpraca na placu. Widzimy, jaką to robi robotę ekipie Forze, kiedy oni potrają plac. A tak jak mówiłem, u nas nie ma rozciągnięcia gry. My pozwalamy na to, żeby Forze grało potrojony plac. Nawet mimo tego, że stracili jednego zawodnika. To tak to wszystko wygląda, no i Snacks zostaje sam i tym razem Snacks nie wygra klacza. Mamy 0-1, przegrywamy Nuka na swoją mapę 17-19. No szkoda, na pewno szkoda, moi drodzy, bo zanosiło się na zwycięstwo, kiedy nasi po stronie terrorystów wygrywali rundę za rundą, kiedy zrobiliśmy comeback, kiedy był 15-13, a potem zabrakło tej kropki na D i to wszystko wykorzystuje Forze. Tak jak powiedziałem, niewykorzystane sytuacje się mszczą, przegrywamy Nuka 17-19. Czai się na Jerego, który z tego domku będzie zapewne wyskakiwać. No i zobaczmy, bo Killer nam idzie, za chwilę może mieć szansę, żeby namierzyć rywala w konektorze. Trafiony jednak Minio w oknie, no i będzie wejście. I teraz będą tarapaty, bo Snacks tutaj zaskoczony. Walka trwa, ale jak widzimy, ta walka nie jest równa, chociaż teraz się udało odpowiedzieć. 2-2 mamy w tym momencie, więc to jeszcze jest do zrobienia. Wycofuje Kay, ma tylko 9 punktów życia na koncie. Pytanie, gdzie jest Killer, czy on pomoże? O, już pesteczka od Killera! No piękny strzał od Killera i dzięki temu mamy 2-1. Onker, jo, już się namierzony przez Killera, wie gdzie idzie i tu może celować się Kay, spodziewając się przeciwnika właśnie tutaj. Chociaż lepiej, żeby zagrali to razem.
Kay i Killer. A ten spokojnie, może sobie wskoczyć na skrzynię, kiedy będzie pilnował go tutaj kolega. No i właśnie, sprytnie Kay czeka do samego końca na kontakt Killera. Być może będzie grać w takiej sytuacji. No zobaczmy. Podchodzi on Kerr, wychyla się na Killera, no i teraz to jest ten moment, żeby wychylił Kay, chociaż niebezpiecznie się porobiło, no i ginie. Ginie Kay, plantowana będzie bomba, wszystko w rękach Killera, on ma 6 kul w magazynku, niecelny ten strzał, 3 kule w magazynku, tarapaty, niebezpiecznie, ohohoho! Killer! Ależ teraz dał piękny strzał, te fliki Killera w tej rundzie, to nam zrobiło rundę. No na tych pistoletówkach naprawdę anonimo, bardzo groźne. Nie wiedzieć Kay, co się dzieje, tymczasem frag dla Snacks, ale w konektorze ma kolejnego rywala i z nim sobie już nie poradzi. Smoke do respa CT, Kay wciąż jeszcze czeka na swojego rywala, ale tu Voro, tu Kay już może plantować bombę. Wskoczy, zdaje się, Kay na ticket, tam na plecach już jeden z zawodników. I to będzie dla nas szansa, żeby to odbić. Kay przed szansą, jest frag dla niego. No Innocent na plecach, to jest ważna rola teraz Innocenta, żeby on tego fraga zdobył i zdobędzie, a więc już tylko on Kerr przy życiu. Ten agresywnie musi wychylać, musi szukać fraga, ale tego fraga nie znajdzie. Doskonale rzucony granat, no i przede wszystkim headshot od Killera. A doskonale to wszystko wyczuli, no i teraz Innocent. On nie fraguje, on teraz daje znać, panowie, poczekajcie na mnie, ja jestem tuż, tuż, nie musicie w ogóle pikować. Frag dla Voro 2K, no ale teraz Innocent musi w końcu zabić. Długo to wszystko trwało, no i widzimy, Onker zabija Kaya. Za długo i robi nam się dwóch na dwóch. Innocent już dawno powinien sfragować, tym bardziej, że fragi na bombsite A wpadały. A tym sposobem musimy się męczyć. Także tu Innocent przesadził z tą full kontrolą, chociaż frag dla Mania, no i tylko Fleet, on ma 15 sekund, bomba leży. Dobry flash od Innocenta, chociaż nawet nie zatrzymał się na moment Fleet, on wie, że tutaj nie ma czasu. Musi podnieść bombę, musi uplantować pewnie na standardzie 8 sekund. No, tu na standardzie tak naprawdę może bombę podłożyć. Chociaż jeszcze zafejkował, jeszcze próbuje wychylać, no ale Menio jest daleko, daleko od akcji. Fleet już wiedział, że tej rundy nie ugra. Fleet jeszcze spalony, Snacks wcelowany w piwnicę. Snacks, no, ten strzał niecelny, dobry flash, na szczęście Snacks sobie poradził, buduje Innocent. No i teraz tylko Voro tutaj zostaje przy życiu. On jeszcze ma chrapkę na to, żeby jakieś fragi zdobyć i za chwilę zdaje się, że ten frag wpadnie. Jeden zdobyty. Blisko już Innocent i Killer, no ale widać, że Voro tutaj jeszcze chciał poczarować. No teraz, o, zaryzykowaliśmy, poszliśmy po tego snajpera uda i teraz będzie mógł wejść na plecy. Jest jeden frag dla zawodnika terrorystów, to Killer, chociaż tutaj już jest flip, ale doskonale Killer w tych pistoletówkach. No i Voro tutaj schowany w smoku, ale Snacks o nim doskonale wie. Ten wychodzi z konektora, no i Snacks jednak to wszystko wyczuł, chociaż tam było naprawdę niebezpiecznie, ale Mazer zostaje sam, także ta pistoletówka musi wpaść na nasze konto. Dwa fragi Killera, dwa fragi od Snacksa i ten jeden na początku od Kaya. Już za chwilę może się zdziwić. Oj, Snacks zeskoczył, chyba nie tak to miało wyglądać. Potknął się niestety Snacks, ale z drugiej strony, no to tak naprawdę pozwolił mu przeżyć jeszcze Snacks z fenomenalną reakcją. Sprawdzę sobie plecy, Snacks już tylko Almazer przy życiu, on w drabinkowym, Snacks blisko niego, chociaż jeszcze Snacks chyba nie wie, gdzie jest przeciwnik, chociaż jest Kay blisko, ale fenomenalnie on Kerr! I znowu runda dwóch na dwóch. Killer podniesiony, AUG, wychyla się, zdaje się, Almazer, jeszcze się na chwilę woli wstrzymać, od rampy kolejny zawodnik, no tutaj świetnie Killer! I już tylko Fleet, on ze snajperką będzie szukał tego fraga, niecelny strzał! No i tu blisko Snacks, on dostaje tym flashem, co się tutaj dzieje? Killer jeden na jednego, na smoke skakuje Fleet i to wszystko kończy, no nie, po prostu nie! Po prostu nie! Nie w ten sposób. Może mieć szansę na zdobycie fraga ze snajperki, bo blisko niego dwójka terrorystów, ach, już pierwszy strzał celny jest, ale od razu wyskakuje Innocent, chociaż jest tutaj Jerry od rampy, dwóch zawodników obok niego, Jerry, fenomenalnie! Ze swoją czwórką i to jest dwóch na trzech. Innocent i Snacks przy życiu, ale Snacks, jak widzimy, bardzo bity. Teraz sprytny flash od Innocenta, ale frag niestety nie zdobyty. No i teraz Snacks po flashu będzie wychylał, ale tutaj Voro 2K, jak się okazuje, flashem nie dostał. Wszystko w rękach Innocenta, jeden na trzech. Wczoraj był tak blisko, by takiego klacza na trainie, jeden na cztery ugrać. A tu już rzucony smoke, taki nieprzyjemny smoke na Innocenta. Czeka wciąż Innocent, no to co? Daje mu nadzieję, to jest to, że ma dużo czasu. Ma 54 sekundy na to, żeby poszukać fragów, żeby podłożyć bombę. Jeżeli chce tego klacza ugrać, to musi skompletować Ace'a. Czekaj, Innocent, ale ten czas ucieka. Coraz mniej na zegarku. A w końcu trafił go Voro 2K. Zobaczył go przez skrzynię. No i niestety, przegrywamy ten mecz 0-2, 17-19 na mapie Deniuk, na swojej mapie, a na mapie rywala 8-16. Niestety... Nie udało się, moi drodzy, w meczu na Forze. Oczywiście Anonimo wciąż pozostaje w grze i dzisiaj będę komentował dalej ich mecze.